Cześć, ja jestem Lolak i dzisiaj pogadamy sobie o misjach fabularnych. Nie będę wam tutaj zbyt dużo spoilerował, ale powiem wam to, co się dowiadujemy na początku. Więc w skrócie, na samym początku pakujemy się w bagno. Ściga nas policja, jesteśmy w raptorze, helikopter na głową, jedziemy przez jakiś bagna, górki, nie wiadomo co, więc ogólnie już na samym starcie mamy taką szczyptę adrenaliny. No cóż, później po prostu jedziemy jeszcze wyścig, zmieniamy auto po drodze i po wyścigu nasz brat dowiadujemy się, że nasz brat potrzebuje włosu i że musi się spotkać z pewnym gościem. Spotyka się z tym gościem, coś mu się nie spodobało, zostaje zastrzelony. Pojawiają się znikąd agenci FBI i wyrabiają go w zabójstwo swojego brata, przez co nasz główny bohater trafia do paki. I nagle taka agentka Zoe daje nam propozycję odnalezienia jednego z tych agentów FBI i odnalezienia tego zabójcy, ale to ze względu na naszą zemstę, tak? Pomoże nam się zemścić, może tak. No, więcej wam nie powiem o fabule. To się dowiadujemy na początku, żebyście wiedzieli, jak to się stało, że się ścigamy w ogóle. O co chodzi? Musimy po prostu wyjść do gangu Five Tens i znaleźć tych dwóch gości. Dobra, w każdym razie, jak wyglądają same misje? Mamy tutaj takich parę ciekawych trybów. Mamy tryb pościgu, raczej pościgu, że my kogoś ścigamy. Są to jakieś różne postaci z fabuły i ścigamy różne takie osoby. I mamy tak, jednego musimy niszczyć, jednego musimy śledzić, ścigać go po prostu, nie? Na wypecie mieliśmy tylko szansę poniszczyć sobie parę aut. Otóż chodzi po prostu o to, że musimy jechać po różnych mokradłach, on ucieka gdzieś tam, my go ścigamy i próbujemy go zatrzymać poprzez efektywne uderzenia. Czasami nam się uda szybciej, czasami nie, zależy od tego, jak nam się to uda, ponieważ boty są zaprogramowane tak, że jadą zawsze tą samą drogą. Tak, a w drugim po prostu trybie nie wiem jak to do końca, wiem tylko z trailerów, że po prostu będziemy kogoś musieli ścigać i nie zgubić go z oczu. Więc, ale ogólnie tak, że będziemy szybko jeździć, więc ścigający także będzie świadomy tego, że go ścigamy. Drugimi trybami są wyścigi i wyścigów jest naprawdę wiele różnych. Raz jeździmy swoim samochodem, a raz jeździmy samochodem, który nam przypiszą. Czyli na przykład jakimś terenowym Skyline'em, albo jakimś supersportowym autem, coś w tym stylu. Okej. Okay. I oczywiście są takie trzy tryby. Są sprinty i okrążenia. Nie, oczywiście. I są też i to albo się ścigamy z innymi członkami, albo się ścigamy czasowo, czyli na przykład musimy przejechać tor w jakimś tam czasie, tor, no po prostu trasę wyścigu, nie? Okej, okay, to tak wygląda. I jeszcze jest taki trzeci tryb. Trzeci tryb to jest ucieczka przed policją lub gangsterami. W jakimś tam momencie nagle się okazuje, że musimy na przykład odebrać jakiegoś gościa, którego ściga policja, albo sami coś się pakujemy i to jest proste, po prostu musimy uciec z policji, jest to tak samo jak na freedrive'ie, jak uderzymy policję, tylko że na starcie już mamy jakąś liczbę gwiazdek i ucieknięcie wydaje się może nie za łatwe. Raczej najgorsze jest to, żeby uciec z temu polu, tak? To nas ścigają.
Helikopter nas może ścigać i otóż nie tylko policja może nas ścigać, ale także jacyś tacy gangsterzy, nie wiem, raz są w SUV-ach właśnie, a raz w jakichś samochodach, to zależy od misji, łapiecie. Okej. No i po prostu musimy uciec, no, żadnej logiki, tutaj to wygląda, ale misje mogą się wydawać później takie bardziej monotonne. Otóż nie, zobaczcie, że to nie jest mały świat. Za każdym razem będziemy, raczej nie za każdym razem, za każdym razem będziemy w trochę innym aucie. Nasze auto będzie się ulepszało, bo często będzie się zdarzało, że będziemy w różnych autach jeździli. Nie, więc wtedy nasze auto będzie się ulepszać. Inne miejsca, inny charakter, raz po ulicy, raz po terenie. Więc jak widzicie, jest to różnie. Więc myślę osobiście, że nie będzie to takie monotonne, jak się wydaje. Ja przez całą tą betę, jak grałem tę misję, to powiem szczerze, że nie nudziłem się, ponieważ i każda misja wydawała się inna, mimo iż często to się natrafiały na te same tryby. To się wszystko wydawało inne, i inne gości do nas gadał, tam nam groził, my co innego musieliśmy zrobić, inny tryb, inna trasa, inne tamte. Naprawdę wielka jest różnorodność i to głównie ze względu na teren, dlatego misje nie powinny być dla nas takie monotonne. Mi się to podoba osobiście. Dobra, to chyba tyle, jeśli chciałem powiedzieć o misjach. Czy jeszcze coś mogę opowiedzieć? Myślę, że filmik jeszcze jest chwilę za krótki, dlatego opowiem o także skillach. Skillach, czyli tym, co są te takie małe misyjki, które są na drodze. Wjeżdżamy w taką jednego skilla i mamy różne takie tryby. No. Jeden to jest skok, żeby skoczyć jak najdalej się da. W jednym musimy niszczyć jakieś takie punkty, w innym musimy się utrzymać po środku drogi, po środkowej linii drogi, jechać jak najdłużej, w innym musimy oddalić się jak najdalej się da, a w jeszcze innym jeszcze są dwa, jest slalom, normalny slalom, musimy, no wiadomo jak wygląda slalom, myślę, że wiecie. I przejechanie przez takie małe checkpointy, bramki, o, może tak. Po prostu musimy przejechać przez nie. Jak przejeżdżamy przez nie, robią się coraz bardziej ciaśniejsze, aż osiągną takie dość ciasne, gdzie musimy się naprawdę wysilić. I te skille mają jakby... sprawdzają nasze umiejętności jezdne. Każde jest jakoś wymagające. Musimy się postarać, żeby zdobyć złoto. A co najlepsze, platynę, bo jest jeszcze jakiś platynowe osiągnięcie. Ani jednego nie udało mi się zdobyć. Nie wiem, jak trzeba mieć wykokszony samochód i jak szybko jechać, ale naprawdę nie jest to łatwe, mówię wam, żeby wbić się w ten platynowy, no. Choć jestem ciekaw, czy to jest zmiana części na jakąś platynowa część, choć w sumie chyba było coś w tym stylu, jeśli pamiętam, na trailerach i tak dalej, jakieś takie platynowe części chyba były, one były wyjątkowo ciężkie do zrobienia i wyjątkowo dobre, tak. Zrobicie sobie taki samochód w platynie, to myślę, że osiągi będzie miał naprawdę niezłe. No cóż, to chyba tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Myślę, że wam zobrazowałem mniej więcej, jak wyglądają misje. Przede wszystkim te gameplaye, które wam tutaj puszczam. No i jak wyglądają te skille dziwne, które sprawdzają głównie nasze umiejętności. I rozprowadzają głównie nasze umiejętności. Okej, to tyle. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie, rolować guzik.
Mam nadzieję, że film mi się spodobał. Jutro następny filmik. Jutro myślę, że przedstawię wam, jak wygląda świat, wielkość świata. Opowiem o jakichś ciekawych miejscach. I parę moich wycinków z podróży, ponieważ odbyłem długą podróż dookoła USA. Nie była ona krótka. Okej, to tyle. Siema.